Na tym zdjęciu jesteśmy razem z żoną zaraz po ślubie. Miałem wtedy 27 lat. W tym czasie nawet nie miałem pojęcia, kim był mój dziadek. Ta informacja wydawała mi się do niczego niepotrzebna. Żyłem w pokoju ducha i było mi z tym dobrze. Zaraz po ślubie pewnego dnia zadzwonił profesor Inoue, twierdząc, że ma informacje na temat moich przodków. Powiedział, że moim dziadkiem był etnograf Bronisław Piłsudski, Polak urodzony na Litwie. Są na to dowody w postaci zdjęć i innych dokumentów z przeszłości. A on właśnie zajmuje się tą tematyką. Byłem zaskoczony. Spotkałem się z nim i wtedy dowiedziałem się, że mój ojciec był synem Bronisława Piłsudskiego i jego ainuskiej żony z Sachalinu. Japonia wydaje się krajem jednorodnym narodowościowo. Utrwalono w nas przekonanie, że żadne inne narodowości nie zamieszkują naszego kraju. W Polsce Józef Piłsudski otoczony jest powszechną czcią, ale podobno ostatnio również jego starszy brat, a mój dziadek, Bronisław, jest coraz bardziej doceniany, co sprawia mi wielką radość. Linia rodziny Piłsudskich wyglądała na skończoną. I za moją sprawą wydłużyła się o jedno pokolenie. Na razie ja jestem ostatnim człowiekiem mającym prawo nosić nazwisko Piłsudski. Ale nie wiemy, co nam jeszcze przyniesie los. Bronisław Piłsudski urodził się w bogatej ziemiańskiej rodzinie w Zułowie na Litwie. Był najstarszym synem z licznego 9-osobowego rodzeństwa. W wieku młodzieńczym zaangażował się w działalność ruchu socjalistycznego, do którego prawdopodobnie zachęcił swego brata Józefa. Wiele wskazuje na to, że związany silnie z bratem Józef, późniejszy naczelnik państwa polskiego, w wieku młodzieńczym zbliżył się również do socjalistów rosyjskich. Za przypadkowy udział w zamachu na cara Aleksandra III Bronisław Piłsudski dostał karę śmierci. Organizatorem akcji był starszy brat Lenina, Aleksander Ulianow. Dzięki wstawiennictwu ojca i prawdopodobnie przekupieniu carskich urzędników wyrok złagodzono do 15 lat katorgi. Rodzina przypłaciła to znaczną utratą majątku i od tamtej pory przeprowadziła się do Wilna. Od czasów wileńskich standard życia Piłsudskich znacznie się obniżył. W tym samym procesie Józef Piłsudski, podejrzany o pomoc starszemu bratu, został skazany na 5 lat zesłania. Prawdopodobnie silny wpływ brata Bronisława w połączeniu z charakterystycznym dla twórcy II Rzeczpospolitej pragmatycznym podejściem do ruchu socjalistycznego sprawiły, że Józef na wiele lat został aktywnym działaczem Partii Socjalistycznej. Bronisław Piłsudski został zesłany na Sachalin, gdzie więziono najgroźniejszych wrogów caratu. W tamtejszym surowym klimacie i prymitywnych warunkach mało kto wytrzymywał do końca wyroku. Bronisław, człowiek o wrażliwym sercu, współczuł nie tylko współwięźniom, ale również miejscowym ludom traktowanym przez Rosjan jak niewolnicy. Pod wpływem spotkań ze zdolnym rosyjskim etnografem Lwem Sternbergiem postanowił utrwalić ginącą kulturę tamtejszych narodów w badaniach naukowych. W wyniku 14-letnich studiów zostawił po sobie olbrzymi i unikatowy dorobek naukowy, zwłaszcza w zakresie studiów nad ludem Ainu, w owym czasie zamieszkującym Sachalin. Jego wielkim sukcesem było stworzenie słownika, w którym przetłumaczył ponad 10 tysięcy słów z języka Ainów. Wykonał również bogate badania ich kultury i obyczajów, w tym także tradycji muzycznej. Spisał wiele legend i podań ludowych.
utrwalił fonograficznie pieśni i mowę Ainów. Do dziś zachował się zbiór około 300 fotografii, wykonanych z niezwykłym profesjonalizmem i intuicją, oraz przede wszystkim wałki woskowe, na których zarejestrowano bajki, pieśni i legendy Ainów. Mają one nieocenioną wartość badawczą, a ich odkrycie i odczytanie w latach 80. XX wieku było wielką sensacją naukową. W Polsce w tej chwili nie ma drugiego naukowca polskiego, któremu by poświęcano tak wiele publikacji na świecie. Najważniejsze są publikacje naukowe i jak tutaj widzimy przede mną, tylko maleńki fragment z tych ponad 1000 publikacji, które w tej chwili są, niektóre dość grube. Po pierwsze, biuletyn Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego. To jest w ogóle rzadko w nauce, że czasopismo naukowe, akademickie poświęca się dorobkowi, czy badaniom nad dorobkiem jednej osoby. W zeszłym roku ukazała się na Sachalinie Sachalińska Jarzyzn Bronisława Piłsudskiego. Biografia, ale dotycząca tylko okresu, kiedy Piłsudski był na Sachalinie. I ma się ukazać w przyszłym roku krytyczna biografia Bronisława Piłsudskiego. Autorów jest kilkunastu, podejrzewam, że tom będzie naprawdę okazały i zostanie wydany w Japonii, najpierw po angielsku, potem po japońsku i po rosyjsku. Najważniejsze wszakoż są dzieła jego samego i to, co tutaj mam przed sobą. To są dzieła zebrane Bronisława Piłsudskiego. W tej chwili mamy już edycję, taką finalną, ostateczną, którą realizuje moim zdaniem najbardziej prestiżowe wydawnictwo naukowe na świecie w tym zakresie. Mouton de Gruyter w Nowym Jorku i w Berlinie. I wyszły 3 tomy, 4 tom, który prawdopodobnie będzie miał taki kształt, bo będzie w 2 częściach. W 2 książkach będzie. To jest rzadki przypadek, kiedy uczony osiąga wynik ostateczny. To jest zapis folkloru Ainów. Nigdy przedtem nie było nic lepszego zebranego i nigdy potem już nie było. I nie ma mowy, nie ma możliwości, żeby ktoś zrobił lepsze coś. Na pewno nikt nie zebrał, bo tak mniej więcej dzisiaj to my wiemy o wszystkich, którzy tam byli i byli zdolni cokolwiek zebrać. Nikt nie zebrał czegoś podobnego i nikt nie zbierze czegoś podobnego. Tych ludzi już nie ma. Tej kultury już nie ma. Tego języka już nie ma. Dlatego to jest takie ważne. Pochodzenie Ainów jest niejasne. Mają wiele cech antropologicznych wspólnych z Indianami południowoamerykańskimi. Są wyjątkowo silnie owłosieni, mają okrągłe oczy i zdarzają się wśród nich ludzie o jasnych włosach. W niczym nie przypominają Azjatów. Przed kilkoma tysiącami lat osiedlili się na terenie dzisiejszego archipelagu Wysp Japońskich. Jeszcze 1000 lat temu naród ten stanowił większość mieszkańców wyspy Honsiu i Hokkaido, a na północ sięgali aż po Sachalin, Wyspy Kurylskie i część wschodniego wybrzeża Syberii. Spychani przez Japończyków i Rosjan w XIX wieku zajmowali już tylko część japońskiej wyspy Hokkaido i pozostało im już niewiele osad na terenie Sachalinu i Wysp Kurylskich. Profesor Majewicz większość swego życia naukowego poświęcił badaniom twórczości i dorobku Bronisława Piłsudskiego. Głos szamana zaśpiewał mężczyzna imieniem Taraska, który ma 32 lata, we wsi Takoje na wyspie Sachalin zapisał Bronisław Osipowicz od Józefa Piłsudski. Być może jeszcze warto zwrócić uwagę na japońskie publikacje, które dotyczą odczytu tych
wałków słynnych, fonograficznych, woskowo-kauczukowych, na których Piłsudski w 1902 i w 1903 roku zapisywał folklor ainuski. To były jedne z pierwszych nagrań głosu ludzkiego dla celów naukowych na fonografię systemu Edisona. Wałki są zrobione z materiałów organicznych, to znaczy z wosku i kauczuku. I w naszym przypadku one były skrystalizowane na powierzchni i pokryte pleśnią. W związku z tym mieliśmy bardzo trudną sytuację. Poza tym były one w znacznym stopniu też porozbijane. I myśmy zastosowali wtedy technikę laserową. To się nazywa optofonika, odczytywanie głosu przy pomocy światła. I to było pionierskie rozwiązanie. I w pewnym momencie zaczęły być takie cząstkowe wyniki. Zaczęliśmy coś słyszeć. Trzeba było jakoś to przegrać na coś, czyli odtworzyć. Kiedy już zaczęliśmy to odtwarzać i przegrywać na coś, to było proste. Ale wtedy się okazało, że szumy technologiczne są tak liczne i tak dużo ich jest, że w zasadzie to nagranie tam ginie, tam nic nie można usłyszeć. Trzeba było zlikwidować te szumy. Tak te wałki trafiły do Japonii i tak żeśmy je odtworzyli. I odtworzyli na tyle z sukcesem, że trzeci tom dzieł zebranych zawiera tekst piosenek na przykład, zapis nutowy melodii i spisane słowa. Najważniejsze jest jednak, kiedy wynik naukowy trafia pod strzechy. I to jest przykład, kiedy wynik naukowy trafia pod strzechy, bowiem to jest podręcznik do drugiej klasy niższej szkoły średniej do języka japońskiego, w którym w dziale język i kultura mamy dwie czytanki, jedna 19-stronnicowa czytanka, taki materiał z pytaniami i ze wszystkim, dotyczy naszych badań nad Piłsudskim. Oprócz dorobku naukowego Bronisław Piłsudski zostawił na Sachalinie również cząstkę swego serca. Zakochał się w bratanicy wodza wsi, gdzie zamieszkał i prowadził badania. W 1902 roku wzięli tradycyjny ślub według obrządku ainoskiego i ze związku tego urodziło się dwoje dzieci, Sukezo w 1903 i Kio w 1905. Po zakończeniu wojny japońsko-rosyjskiej rodzina Piłsudskiego została poddanymi cesarza Japonii. Żona wkrótce zmarła, a Sukezo i Kio ulegli stopniowej japonizacji. Po zakończeniu II wojny światowej mój ojciec przyjechał na Hokkaido jako repatriant i osiedlił się w miejscowości Furano. Tam pracował w doświadczalnym gospodarstwie leśnym Uniwersytetu Tokijskiego. Tam się urodziłem. A gdy miałem 12 lat, przeprowadziliśmy się do własnego domu, gdzie mieszkałem do 18 roku życia. Czyli spędziłem tam 5-6 lat. Tu się wychowałem i stąd chodziłem do szkoły. Zarówno ojciec, jak i matka już nie żyją. Przyjechałem, żeby zrobić porządek z tym domem. Ojciec na pierwszy rzut oka wyglądał na Europejczyka, ale nikt z rodziny nie wiedział, skąd pochodził. Ojciec nikomu o tym nie mówił.
Nawet gdy pytaliśmy, zbywał nas milczeniem. Musiał doznać wielu nieprzyjemności związanych ze swoją odmiennością. Zapewne nie chciał, żeby te doświadczenia przeniosły się na rodzinę. Myślał pewnie, że jeśli zatai swoją przeszłość, nic złego nie spotka jego synów i wnuków. Ile miałaś lat, gdy ojciec zmarł? 5 lat. A to już wystarczająco dużo, aby coś zapamiętać. Pamiętam, jak ty, wracając ze szkoły, był to koniec szkoły podstawowej lub już gimnazjum, spytałaś mamy, czy to prawda, że mój ojciec jest cudzoziemcem? Tak mówią koledzy. Nic dziwnego, bo jakby nie patrzeć, wyglądał na cudzoziemca. W rodzinie nikt go jednak nie brał za obcego. Nawet mi przez myśl nie przeszło. Nie był specjalnie rozmowną osobą. No, chyba że się trochę napił. Wtedy wpadał w nienaturalne podniecenie. Nie opowiadał dowcipów, ale był również wolny od złości i gniewu. Był spokojny i życzliwy. Ale gdy za dużo hałasowałam, potrafił jednym słowem przywrócić mnie do porządku. A czy na ciebie kiedyś się złościł? Tak. Raz ojciec wysłał mnie po wieczorną sakę. Wtedy rozlewano do naczyń, które się przynosiło. Trzymałem pieniądze w garści i jak przechodziłem koło bawiących się kolegów, wypadła na mnie piłka. Chciałem im ją odrzucić i razem z piłką rozsypały się pieniądze. Koledzy pomagali mi je pozbierać, ale brakowało jednego jena. Zrobiło się już późno i zaniepokojony ojciec musiał zobaczyć, co się stało. Wtedy naprawdę się zezłościł. Jak to się objawiało? Tego nie pamiętam. Finał był taki, że przestraszone dzieci przybiegły, wołając, że moneta się znalazła, a naprawdę przyniosły ją z domu. To niewielki pieniądz, ale jak brak jednego jena, to sakę nie sprzedadzą. Łagodny był dla dzieci, ale również dla psów. Pamiętam, że mieliśmy własnego psa. Pewnie to sentyment jeszcze z przeszłości. Na Sachalinie powoził przecież psim zaprzęgiem. Stąd pewnie ta miłość do psów. Początek września to tradycyjny okres odwiedzin grobów bliskich. W Furano znajduje się grób Sukezu Kimury. Na pomniku odnajdujemy napisy upamiętniające symboliczne daty śmierci dziadków Kazuyasu Kimury, Hufsamy i Bronisława Piłsudskiego. To ojciec. To matki świątynia. Związana z nią była od zawsze i to nierozerwalnie. Dla nas to naprawdę ważne miejsce. Wygrzebałem te zdjęcia z rupieci. Myślałem, że nic się nie uratowało, ale okazało się, że zdjęcia zachowały się nieźle. To właśnie to zdjęcie. To chciałem zobaczyć.
Bawimy się tu razem. To było chyba pod tamtą górą. Jego matka przychodziła do świątyni bardzo często. Kazuhiko przychodził razem z nią. Bawił się tu prawie zawsze. Gdy był w drugiej lub trzeciej klasie szkoły podstawowej, jego matka zapadła na agresywnego raka, wobec którego lekarze byli bezradni. Po roku zrobiono badania i okazało się, że rak całkowicie znikł. To był prawdziwy cud. W zagrożeniu życia jego matka poprosiła mego ojca, żeby w razie jej śmierci adoptował Kazuhiko, a mnie prosiła, abyśmy w zgodzie dalej się wychowywali. Te chwile pamiętam do dziś. Tego chłopaka pamiętam świetnie. Stale się tu kręcił. Jego ojciec miał trochę nonszalancki stosunek do życia. Taki jakby europejski. Słyszeliśmy o jego polskim pochodzeniu. Pewnie od kolegów, którzy razem z nim przyjechali z Sachalinu. Nikomu o tym nie mówił, ale jak się napił, to zdarzało się, że chwalił się swoimi polskimi korzeniami. Jednak na co dzień, ani przed żoną, ani przed ludźmi obcymi, nie wspominał o tym ani słowem. Uważał, że to może rodzinie zaszkodzić. Ojciec nie miał głowy do interesów i godził się ze swoją pozycją pracownika fizycznego. Ale o swoim synu zawsze mówił, że jest nieprzeciętny. Często to powtarzał. Syn zrobi karierę. Gdy miałem 16 lat, ojciec przeniósł się na tamten świat. Skończyłem liceum i pojechałem na dalszą naukę do Tokio. Nie dałem jednak rady studiować i zarabiać jednocześnie na życie. Zrezygnowałem z dalszej nauki. Na początku zacząłem pracować przy wywoływaniu kolorowych zdjęć. Tam nie było mi najlepiej. Próbowałem potem różnych zajęć, aż w końcu trafiłem do branży budowlanej. Na dłużej zająłem się instalacją urządzeń klimatyzacyjnych. Po 12 latach usamodzielniłem się. Stworzyłem własną firmę, którą kieruję do dziś. Dlaczego Piłsudskiego wynik jest tak ceniony i dlaczego on jest rzeczywiście wart tak wysokiej oceny? Wtedy, kiedy Piłsudski się zbliżył do tej społeczności ainuskiej, na co dzień mówiono po ainusku. Mało tego, język ainuski był językiem, jakby to powiedzieć, międzynarodowym na tym obszarze, bo tam było bardzo dużo ludów, które miały każde swój język. Byli Niwchowie, byli Orocy, Ulczowie przyjeżdżali i tak dalej, i tak dalej. I głównym językiem komunikacji międzyplemiennej, międzynarodowej był język ainuski. Piłsudski był niezwykle kompetentnym obserwatorem, choćby z tego powodu, że świetnie znał język i miał bardzo, bardzo dobre stosunki z Ainami. Miał żonę ainuską, z którą miał dwoje dzieci. On był świadkiem seansów szamańskich. Normalny człowiek nie mógł być. On nie tylko był świadkiem, ale on sobie siedział gdzieś tam w kącie i on ołówkiem zdołał zapisać to, co szaman mówił. Zapisał przepiękną kolekcję 50 tekstów modlitw. Modlitw się nie da zapisać. Jak się ktoś modli, to jest sprawa między nim a Bogiem. W
Przy okazji badań etnograficznych Bronisław Piłsudski czterokrotnie odwiedził Japonię. Pierwszy raz przyjechał na 3-tygodniowy pobyt do Hakodate na Hokkaido w sierpniu 1902 roku. Potem wraz z Wacławem Sieroszewskim od lipca do września 1903 roku ponownie na Hokkaido w celu badań etnograficznych ludu Ainu. Plonem tej ekspedycji były sławne wałki fonograficzne i obszerna dokumentacja fotograficzna. Na podstawie zebranych materiałów Wacław Sieroszewski wydał książkę opisującą zwyczaje Ainów pod tytułem Wśród kosmatych ludzi. Trzecia samodzielna wizyta Piłsudskiego w Japonii miała miejsce w październiku 1905 roku, zaraz po zakończeniu wojny rosyjsko-japońskiej. Odwiedził wtedy z pewnością Kobe, gdzie spotkał się z rewolucjonistą Nikolajem Russellem. Ostatnią, najdłuższą podróż do Japonii Bronisław Piłsudski odbył w 1906 roku. Trwała ona prawie 9 miesięcy. Miała znaczenie bardziej polityczne niż naukowe. Piłsudski przez wszystkie lata katorgi nie wyrzekł się swoich socjalistycznych poglądów i w krótkim czasie po przybyciu do Japonii nawiązał kontakt z lewicą japońską. Wizyta sławnego etnografa była ważnym wydarzeniem dla środowiska związanego z ruchem socjalistycznym, a nawet dostrzegły ją oficjalne władze japońskie. Dwa lata wcześniej brat Bronisława, Józef Piłsudski, odwiedził Japonię jako przywódca zbrojnej polskiej lewicy i nawiązał kontakty z przedstawicielami rządu japońskiego. Józef Piłsudski, późniejszy marszałek i naczelnik Polski, odegrał bardzo ważną rolę w historii stosunków polsko-japońskich i myślę, że to był, wraz zresztą z Romanem Dmowskim, to był taki pierwszy kontakt polityczny jeszcze przed nawiązaniem oficjalnym stosunków między Polską a Japonią po I wojnie światowej w 1919 roku. Panowie obaj, a szczególnie właśnie Józef Piłsudski, wówczas stojący na czele Polskiej Partii Socjalistycznej, postanowili wykorzystać dla tak zwanej sprawy polskiej wojnę japońsko-rosyjską, która rozpoczęła się w lutym 1904 roku. Kiedy wojna wybuchła, Piłsudski i jego ludzie, Jotko Narkiewicz, Tytus Filipowicz, zaczęli działać bardzo prężnie poprzez Londyn, gdzie miała Japonia swoją placówkę. Ostatecznie po rozmowach doszło do tego, że Piłsudski został zaproszony do Japonii i do tej Japonii dotarł w lipcu 1904 roku. To był dokładnie 10 lipca. Piłsudski uznał, że właśnie ta wojna japońsko-rosyjska będzie dobrym momentem do tego, by ponownie rozpocząć działania antyrosyjskie, przede wszystkim w celu odzyskania niepodległości przez Polskę. Wymyślił, że za różne działania wspomagające wojnę i działania walką Japończyków tam na Dalekim Wschodzie z Rosjanami, będzie można uzyskać coś dla Polski, przede wszystkim wsparcie finansowe. Mamy dowody, że sztab bardzo duże pieniądze przekazał właśnie na dofinansowywanie tych ruchów oddolnych, ruchów, które miały doprowadzić do powstań, do rewolucji przeciwko Rosji. Wizyta Piłsudskiego zakończyła się fiaskiem. Wyjechał stamtąd niepocieszony. Nie wiem, czy on winił bezpośrednio za to, że mu się nie udało Romana Dmowskiego, ale myślę, że miał taką świadomość, że Roman Dmowski także w Tokio działał i także spotykał się z tymi samymi osobami, z którymi on się spotykał i że te osoby znały jego poglądy. Bronisław Piłsudski. Największą rolę w związkach Bronisława Piłsudskiego z Japonią odegrała znajomość z Shimeiem Futabateiem. Futabatei wspierał Piłsudskiego i umożliwił mu spotkania z wieloma ważnymi postaciami. Zwykły cudzoziemiec przyjeżdżający do Japonii nie miał najmniejszej szansy spotkać się z tak znaczącymi ludźmi jak znani politycy lub redaktorzy naczelni pism japońskich. Przy pomocy Futabateja właśnie z tak ważnymi postaciami Piłsudskim mógł się spotykać. Poza tym, to tylko moje przypuszczenie, Piłsudskiemu w tych kontaktach pomagał jego przyjazny ludziom charakter. Jak się bada dokumenty, odnosi się wrażenie, że miał on zadziwiający dar zjednywania sobie ludzi.
W wielu sytuacjach i w spotkaniach z wieloma ludźmi szybko nawiązywał bezpośredni kontakt. Wiadomo, że Bronisław Piłsudski sporo podróżował po Japonii i odwiedził wiele miast. Mam zamiar pojechać śladami mojego dziadka i zobaczyć te miejsca, gdzie on kiedyś był. Tym razem wyruszamy do Matsuyamy i Nagasaki. Najpierw Matsuyama. Tam jest cmentarz żołnierzy rosyjskich i był obóz jeniecki w czasie wojny japońsko-rosyjskiej. To na początek, a potem wybiorę się do Nagasaki, gdzie dziadek pomagał Russellowi w wydawnictwie. Chciałbym obejrzeć miejsca związane z jego historią. Podążam śladami mojego dziadka.
W 1905 roku tutaj był podobno obóz jenieckich żołnierzy rosyjskich. Prawdopodobnie odwiedził go również dziadek. Czy zostały jakieś dokumenty z tamtych czasów? Nasza świątynia została zniszczona w nalotach dywanowych na Matsuyamę w czasie II wojny światowej. Miasto zostało całkowicie zburzone i wypalone. Główny pawilon świątyni również się spalił. Odbudowano go w 1952 roku w obecnej postaci, dużo mniejszej niż był w przeszłości. Wiele dokumentów spaliło się w czasie pożaru, a z tego co słyszałem, było ich sporo. Od ognia uratowano niewiele. Między innymi ten album. Proszę go obejrzeć. Są tu zdjęcia różne, rodzinne i okazjonalne. To prawdopodobnie Rosjanin? Tak. To są zdjęcia z epoki. Wykonane w zakładzie fotograficznym? Na to wygląda. Widząc to po raz pierwszy, dziwiłem się. W tej świątyni przetrzymywanych było 119 jeńców, a wśród nich 104 Polaków, 2-3 Niemców i 10 Litwinów. To daje mniej więcej liczbę 119 żołnierzy. Mieszkali w głównym pawilonie? Tak. To zdjęcie z tamtych czasów. Na tym zdjęciu lepiej widać. Jest cały pawilon. Jedyną niespaloną częścią świątyni jest brama. Przez nią wszedł pan na nasz teren. Mamy tu również listę jeńców. Wprawdzie oryginał spłonął w czasie pożaru, ale jego kopia przetrwała u okolicznych mieszkańców. Tu wszystko spisane jest w katakanie. Jeńcy są ponumerowani z informacją, skąd pochodzą. 25-27 lat, wszyscy młodzi. A gdzie informacja o kraju pochodzenia? Tam na górze. Tak, tu napisano, że Polak, a nawet szlachcic. A, Litwa. Czy ci ludzie wrócili do swoich domów? Chyba tak. Wygląda na to, że warunki były bardzo dobre. Tam była prawie pełna wolność. Mogli swobodnie poruszać się po mieście. Korzystali nawet ze sławnych miejscowych gorących źródeł i kąpali się w morzu. Robili na mieście zakupy. Mogli poruszać się całkowicie swobodnie w promieniu 4 km od zamku. Dlatego trudno ich nawet uznać za więźniów. Wiadomo, że w tamtym czasie w armii rosyjskiej, tak jak i w innych armiach naszych zaborców, byli także Polacy wcielani w normalnym poborze jako poddani tutaj cara Rosji. I w związku z tym bardzo wielu Polaków walczyło i w siłach lądowych, i w marynarce wojennej Rosji po stronie Rosji. I wśród jeńców, których Japończycy bardzo dużo w tamtym czasie pojmali, to było prawie 72 tysiące żołnierzy i oficerów,
jeńców. Wśród tych jeńców było prawdopodobnie około 4600, no mniej niż 5000 Polaków. I Piłsudskiemu zależało, żeby lepiej traktować tych Polaków, no bo tutaj są takie działania ze strony właśnie PPS-u, i by ich oddzielać od Rosjan już w tych obozach jenieckich, których było 29 na terenie całej Japonii, i inaczej ich traktować. W tamtych czasach chyba żaden z więźniów nie wspominał źle Matsuyamy. Zdarzało się, że trafiali tu też ranni, a bywało, że żołnierze chorowali na miejscu. Były też zgony. Zmarłych jeńców chowano zgodnie z obrządkiem buddyjskim i wystawiano im normalny grób. W dzielnicy Miyuki jest zachowany cmentarz żołnierzy rosyjskich. Myślę, że wśród nich jest wielu Polaków. Wyjeżdżam do Nagasaki. Tam dziadek trafił przy końcu swojej podróży po Japonii. Podobno pomagał przyjacielowi, Russellowi, w pracach wydawniczych. W ten sposób zarabiał pieniądze na dalszą drogę do Europy. Po wybuchu bomby atomowej nic tam nie pozostało. Ale miejsce to związane jest z działalnością ojca Kolbe i brata Zeno, który wiele zrobił dla ratowania japońskich sierot wojennych po II wojnie światowej. Miejsce to jest silnie związane z Polską i chcę je odwiedzić. Miasto Nagasaki w sposób szczególny związane jest z Polską. W 1930 roku tu właśnie z misją katolicką przybyli dwaj sławni do dziś w Japonii franciszkanie. Święty Maksymilian Kolbe i brat Zeno, Zenon Żebrowski. Niecały rok później dołączył do nich brat Roman Kwiecień. W 1934 roku powrócił do Polski ojciec Kolbe, a pozostali dwaj bracia prowadzili ożywioną działalność społecznikarską. Ojciec Kolbe wyjechał stosunkowo szybko, po kilku latach, ale to, co zrobił, to jest naprawdę, uważam, zaskakująco wspaniałe, ponieważ bardzo szybko udało mu się uzyskać zgodę biskupa w Nagasaki, Japończyka, na wybudowanie
japońskiego niepokalanowa tam na terenie miasta i bardzo szybko zaczęli franciszkanie wydawać rycerza niepokalanej takie pismo, które było najpierw małą gazetkę właściwie w nakładzie 10 tysięcy, od razu od samego początku, a potem po kilku latach to było chyba już 200 tysięcy. Cały czas działał brat Zeno, czyli Zenon Żebrowski. To jest postać bardzo ważna dla stosunków polsko-japońskich, ponieważ działał do końca swojego życia, do lat 80. w Japonii. W sierpniu 1945 roku, jak wiemy, Amerykanie zrzucili na Nagasaki również bombę atomową. Na szczęście dla klasztoru Nagasaki jest położone na wyspach, w terenie bardzo górzystym. Klasztor znajdował się, ten japoński niepokalanów znajdował się za górami. W związku z tym skutki wybuchu nie miały wpływu na sam klasztor, no ale miały niestety bardzo tragiczne skutki w tej części, na której ta bomba spadła, wiele tysięcy ofiar, w tym także potem wiele sierot poszkodowanych w czasie tego wybuchu. I brat Zeno te dzieci zbierał i opiekowali się nasi franciszkanie ofiarami bomby. Potem, jak się wojna zakończyła w sierpniu 1945 roku, no to okazało się, że w całej Japonii jest bardzo wiele sierot. Na początku to liczono szacowane je na 4 tysiące, potem już ta liczba rozrosła się do kilkudziesięciu tysięcy i tymi dziećmi właśnie postanowił zająć się ojciec Zeno. Jeździł po Japonii i zbierał te głodujące małe istoty. Chciałbym się zapytać o ojca Kolbę. Co było przyczyną przyjazdu sławnego w Polsce ojca Kolbę do Japonii? W tamtych czasach w Europie wydano książki opisujące Japonię, Indie, Chiny. Po ich lekturze ojciec Kolbe objechał wymienione w nich kraje. Indie, Chiny. Potem przypłynął statkiem do Japonii. W tym samym roku wrócił jeszcze do Polski. Ja właśnie wtedy wstąpiłem do zakonu, w 1930 roku. Z tych książek ojciec Kolbe dowiedział się wiele o dalekich krajach, ich zwyczajach, opowieści smutne i wesołe. Ja również uważnie je czytałem. Bardzo je sobie ceniłem. W czasie wybuchu bomby w Nagasaki, wtedy moje bagaże, jeden był trafiony bezpośrednio, a drugi został zasypany. Było to w sierpniu 1945 roku. Bracia przyjechali, to brat Zeno niejaki był. To chyba możeście słyszeli kiedyś o Zenonie. To był ten, taki jak się nazywa, tak jak ojciec Maksymilian był wariatem, nie? Bo ojca Maksymiliana to zawsze mówili, że to jest wariat nieodpowiedzialny, z motyką na słońce. Tutaj mam pracy, to mam dużo, bo mam tych biednych takich około 6 tysięcy. To po różnych dworcach, od Tokio do Kagoshimi, ci biedacy nie mają kawałka chleba, nie mają dachu nad głową, nie mają ubrana, żadnych przyjaciół nie mają. Jeżeli im się coś da, czy ubrana, czy jedziny, przychodzi, że się są gorliwymi katolikami. Bo z głodu to nie ten jest przyjaciel, który
jakieś bogactwie, w dobrobycie, ale ten z biedy, tego jak się poratuje, w tym czasie większa miłość jest. W jednym miejscu w Tokio, to byli bandyci, w Tokio największe, największe wyrzutki społeczeństwa, no ale tylko jak człowiek jest głodny, a jemu mówić o Bogu, no to on nie chce słuchać. Człowiek jak jest głodny, mówić, żeby nie kradł, no on musi ukraść, żeby podjadł. Głód jest największą dla człowieka, no ja wiem, cierpieniem, głód i nagość. Nagość jest nie tak jak głód. Ja mam także głodu doznał sam w roku 19, jak byłem w Legionach. Tu nas także był chleb ze słomy, straczyń, mąka mieszana, kartoflana mąka, po Niemczech różna była mieszanina, to się jadło. Tak samo spałem w koszarach, bez okien, przez jedzli, słów było pod dostatkiem. To ja trochę znam tego biednego życia, a to teraz mi dobrze jest, bo gdybym nie wiedział, nie miał tego, tym nie wiedział jak to jest. Powiedzcie, moi drodzy, że praktyka, a teoria to jest co innego w tym wypadku. Jakby tak dokładnie podliczyć, z ojcem Zeno spędziłem 22 lata. Zazwyczaj to ja sprzątałem jego pokój. Na poręczy łóżka wisiał od zawsze brudny i zniszczony ręcznik. Przez jego dziury można było świat oglądać. Pewnego dnia postanowiłem go wyrzucić. Powiedziałem: bracie Zeno, wyrzućmy ten ręcznik. Jest strasznie brudny. Brat Zeno odpowiedział z zadziwiającą siłą: proszę, nie wyrzucaj go. Zapytałem dlaczego. Na co usłyszałem: jak nie będzie tego ręcznika, mogę zapomnieć o biednych i nieszczęśliwych ludziach. Wydaje mi się, że Piłsudski początkowo nie przewidywał tak długiego pobytu w Japonii. W rezultacie ostatnia jego podróż do Japonii trwała powyżej 8 miesięcy. Prawdopodobnie miał być to krótki przystanek na drodze powrotnej do Europy, ale niespodziewanie spotkał wielu interesujących ludzi, w tym sporo cudzoziemców. Rosjan, Chińczyków. Nawiązał z nimi ciekawe kontakty. W rezultacie w Japonii był aż tak długo. Po powrocie do Europy losy Bronisława Piłsudskiego nie układały się szczęśliwie. Przez cały czas trapiły go kłopoty finansowe. Jego osiągnięcia naukowe były szeroko znane i doceniane w świecie nauki, ale nie przekładało się to na poprawę kondycji materialnej. W 1906 roku zamieszkał w Krakowie, w mieszkaniu brata Józefa. Później przeprowadził się do Zakopanego, gdzie prowadził badania etnograficzne. W 1907 roku dołączyła do niego Maria Żarnowska, żona wysokiego urzędnika carskiego, sympatia jeszcze z lat młodzieńczych. Ku powszechnemu zgorszeniu publicznie przedstawiali się jako małżeństwo. W 1910 roku Bronisław rozstał się z chorą na raka towarzyszką życia, ponieważ nie był w stanie ułożyć na koszty jej leczenia. Pogłębiło to stan jego depresji. Wyjątkowo źle znosił samotność. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Szwajcarii, włączając się bardzo czynnie w nurt działalności niepodległościowej. Pod koniec 1917 roku wyjechał do Paryża. Samotny i zrezygnowany prawdopodobnie popełnił samobójstwo, rzucając się z mostu do Sekwany. Tak przynajmniej zanotowały kroniki policyjne, choć rzeczywisty przebieg tego wypadku nie jest znany. W Rosji stoi pomnik Piłsudskiego. W Rosji jest Instytut Badania nad Dziedzictwem Piłsudskiego. W Rosji wydaje się
takie publikacje, nowe książki się wydaje. To są książki Piłsudskiego, nowe, wydane rok temu, dwa lata temu. Całe muzeum na Sachalinie funkcjonuje ze świadomością, że jedną z najważniejszych postaci, którą tam trzeba pokazywać, jej dorobek pokazywać, którą tam trzeba jakoś uczcić, to jest właśnie Bronisław Piłsudski. Oczywiście za to jest pewnego rodzaju cena. Gdzie tylko weźmiemy jakieś źródło rosyjskie, to jest jak W napisane. Wielki ruski uczony Bronisław Osipowicz Piłsudski. Jak potraktowała Japonia Piłsudskiego? Japonia potraktowała po cesarsku Piłsudskiego. Był taki moment, ja pamiętam go bardzo dobrze, kiedy znanymi Polakami to był Chopin, Kiry Skłodowska, Wałęsa, Papież i Piłsudski. Nie Józef, Bronisław. Jak potraktowała Piłsudskiego Polska? Po łajdacku. Gorzej nie mogła. Jak coś się dzieje w nauce na świecie, a nie jest przetłumaczone na polski, to nie istnieje. Ludzie o tym nie wiedzą. Dlatego ludzie nie wiedzą o Piłsudskim, bo nie ma publikacji. Być może kiedyś, jak już tam, prawda, będzie dużo hałasu na Zachodzie, to może ktoś tam coś pomyśli. Na znaczku pocztowym jednak był. Na monetach 10-złotowej i 2-złotowej jednak był. Może to są jakieś zwiastuny, jakieś takie jaskółki, że kiedyś ktoś pomyśli, że może jeżeli świat czeka na jakiś wynik tam jakiegoś Piłsudskiego, który jest nasz, to może i my się nim zainteresujemy. Warto by było. 日本人がまあポーランドに行って O działalności Japończyków w Polsce co nieco wiem z książek, ale o Polakach w Japonii wiedziałem niewiele. W Nagasaki, w zakonie rycerzy Niepokalanej, jak zobaczyłem tę strasznie stromą górę, usłyszałem opowieści o zakonnikach nieznających dobrze japońskiego, a z takim poświęceniem pracujących dla biednych, zrozumiałem, jak ciężką pracę wykonali ci mnisi. Polacy to naprawdę niesamowici ludzie. Najstarsza córka już pracuje. Kolejna za rok kończy studia. A najmłodsza niebawem będzie na drugim roku studiów. Niebawem wszystkie się usamodzielnią. Najpóźniej za jakieś 3 lata. Wtedy chciałbym spokojnie wybrać się za granicę śladami mojego dziadka.